Witam w nowym vlogu. Mamy niedzielę, 1 maja. Szczerze, to nie wiem, co się stało z sobotą. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest sobota. Zaczęłam rysować jakieś gówno w szkicowniku, ponieważ stwierdziłam, że moje markery Posca są strasznie smutne. I nikt ich nie kocha, dlatego chcę zrobić coś markerami. A później pod wieczór będę malowała to na płócienku. Spróbowałam odtworzyć ostatni art dla patronki, ponieważ mi się bardzo podobał. No, wyszło troszkę inaczej, ale zobaczymy, jak będzie, kto pomaluje. Słuchajcie, ten kubek, nie? Wrzucam do niego kilka kostek lodu razem z kawą. I wczoraj około 17 piłam kawę, o godzinie 3 w nocy kostki lodu nadal były nienaruszone. Uwielbiam tą pieprzoną firmę, uwielbiam, a także to, że mogę sobie zmrozić absolutnie cały organizm jednym łykiem. O nie! Puściutko. Zaczęłam sobie jakiś czas temu oglądać The Walking Dead, znaczy jakiś czas temu, pewnie z 2 dni temu. I przypomniało mi się, jak ja bardzo nienawidzę bohaterów tego serialu, nie? Lori, Andrea, Shane, po prostu... Ale wiecie co? Ja się przy nich czuję lepszym człowiekiem, dlatego to oglądam. Jest jakiś, nie powiem, że festyn, ale na małym rynku jest festiwal food trucków i gdzieś słyszę, ktoś zawodzi na jakiejś scenie, więc pewnie są jakieś występy też. Wczoraj byłam na festiwalu food trucków, zjadłam frytki. Zjadłam frytki, bo chodziły za mną strasznie długo i zobaczyłam food truck z frytkami belgijskimi i mówię, fuck this shit. No. I co? I tulipan. Tulipan. Właśnie postanowiłam napisać, włączyć się do affiliate programu u Peli. Pela Case, w sensie. Moje obecnie ulubione case'y do telefonu. Eco, kompostable. Gdziekolwiek chcecie, albo w domowym kompostowniku albo w ogrodzie, więc bardzo lubię ich produkty i stwierdziłam, że spróbuję wkręcić mojego TikToka tam. Zobaczymy, co się da zrobić. No nie wiem, ja tak czasami aplikuję, licząc, że nie wiem, ktoś stwierdzi, doda się. No słuchajcie, Archer and Olive się udało, więc tak jakby, no zobaczymy. Nie sądzę, że mam za duże mniemanie o sobie, ale próbować zawsze można, nie? Cześć, prezydent Loki. Hi. Come on. What did you expect? Ciekawe, czy stoi. Generalnie Loki mają to do siebie, że nie chcą stać, bo mają za duże głowy. Of course he doesn't. To jest po prostu... Oh, for fuck's sake. Nie mam zielonego pojęcia. A on ma podstawkę? Loki, masz podstawkę? Ma podstawkę. Let me check, czy stoi z podstawką. Stoi z podstawką! Can't believe it! Cute!
Cześć i czołem. Mam nowego grajka pod oknem. Tym razem również kolesia z gitarą, ale jest on zdecydowanie gorszy jakościowo niż gościu od Johna Lennona, którego często słyszycie u mnie na nagraniach, kiedy chodzę do projektu Nano. Biedny człowiek. Długo nie spałam wczoraj. Potem spałam długo, więc generalnie dopiero od niedawna jest za 15:09 wieczorem. Dopiero od niedawna wykonuję jakieś przynoszące cokolwiek akcje w dzisiejszym dniu. Czy jest mi przykro z tego powodu? Nie, nie bardzo. Najwyraźniej było mi to potrzebne. Wybrałam się do Biedry, bo miałam straszną ochotę na truskawki, nie było truskawek. No i w porządku. No i co? I miałam nagrywać dzisiaj cały dzień jakieś fajne rzeczy do vloga dla Was, ale na ten moment moim największym celem jest posprzątać biurko i kuchnię i nie wiem, czy coś jeszcze z tego wyjdzie. Ale zazwyczaj jak tak mówię, to później vlogi wychodzą całkiem spoko treściwe, więc może to będzie jakiś czar, który odczaruje sytuację obecną. Yes. Wczoraj, piątek. Wczoraj dostałam wiadomość, że mój ekspres do kawy w końcu przyjdzie. Nie wiem, czy mówiłam o moim ekspresie do kawy już, szczerze mówiąc. Zamówiłam ekspres ciśnieniowy. No i miał być w 24 godziny, a półtora tygodnia już go nie ma. Ale dostałam wiadomość, że jedzie, więc może w poniedziałek albo wtorek wreszcie będzie. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Korzystam z tego, że mi się ładnie kok ułożył. Słuchajcie, jest niedziela wieczór, 23:41. Ja chcę sobie troszeczkę popisać w dzienniku i chcę zacząć pracować w końcu nad moimi dwoma kanwami, płótnami. Kanwa, płótno, nieważne. Jedną muszę naszkicować, najpierw zrobić tło, poczekać aż wyschnie, zakleić taśmą, żeby mieć wolne miejsca. Dodatkowo chcę zacząć malować te tulipany na płótnie. Jest sporo rzeczy, którymi powinnam się zająć, aczkolwiek motywacja nie jest ostatnio czymś nadmiar, czego bardzo cierpię. Minęło mi... Cześć Dusiu, nie znalazłaś piłki? Nie znalazłam, okej. Stuknęło mi wczoraj albo przedwczoraj ponad 4000 na TikToku, więc jeżeli jesteście tu z TikToka, poznaliście mnie przez TikToka, to dziękuję Wam, że jesteście. Super wiele to dla mnie znaczy. Ale wczoraj było 4, dzisiaj jest już prawie 4400. No ponoć jestem zabawna, tak mówią. Masz piłeczkę? Masz piłeczkę, znalazłaś, Boże, jak dobrze, chwila, moment. Takich piłeczek u mnie w domu, w mieszkaniu, w jednym pokoju, 36 metrach, jest około 10. Gdzieś. A tą wyjęłam dzisiaj z pudełka, dlatego, że nie ma tu żadnej innej. I ja sprzątam za kanapami, za szafkami, bla, bla, bla. Nigdzie nie ma zabawek. Tu jest w tym domu tyle piłek, no i kilka rolek od papieru toaletowego. Nie mam pojęcia. Dusia ma swoją mega tajną bazę w kanapie. Gdzieś wchodzi do niej od tyłu. Tam nie sprawdzałam. Ale ja nie ingeruję w jej rzeczy. Podejrzewam, że większość tych zabawek jest w jej superbazie. Tam nawet jaskierek nie wchodzi. Czasami, bardzo rzadko, ale tam ona tylko sobie mieszka. Więc może tam są te zabawki? A może nie. Może nie. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że skoro na razie mam dosyć mało kontentu do vloga, to zamiast robić oddzielny filmik, połączę
Połączę to z vlogiem i opowiem Wam o moich tatuażach. Bardzo dużo osób pyta o moje tatuaże, żeby je pokazać, żeby coś o nich powiedzieć, bla, bla, bla. I nie tylko tutaj na TikToku, na Insta. Ludzie są bardzo ciekawi. Zresztą ja też jestem zawsze ciekawa czyichś tatuaży. No dobra. Zaczniemy od najstarszego do najnowszego. Najstarszym jest ta gwiazdka tutaj. Tatuaże zawsze najgorzej pokazać, więc będę się dziwnie wyginać. I'm very sorry. Czekajcie, wykładę. Ta gwiazdka, zrobiłam ją zaraz po 18 i miała być na upamiętnienie ważnej osoby, aczkolwiek na dzień dzisiejszy chciałabym ją zakryć czymś. Nie żałuję żadnego z moich tatuaży, ale ta gwiazdka jest już taka krzywa. Poza tym nie musi mi przypominać o takich rzeczach, jakich przypomina, więc that's the tea. Później były te kwiaty i tu jest pszczoła jeszcze. Ten tatuaż zrobiłam, jak miałam 20 lat. Znajoma z moich studiów zaczynała zabawę z tatuażem. Teraz jest pewnie, podejrzewam, że teraz jest na pełnoetatową. Znaczy już wtedy była pełnoetatową tatuażystką, ale teraz pewnie robi większą karierę. Nie mamy już kontaktu niestety. I przyniosłam, jak jechałam ugadać projekt, to pod domem zerwałam gałąź z drzewa mirabelki różowej i poszłam i powiedziałam, co takie kwiatki. No i to jest strasznie śmieszne, ponieważ wtedy taki styl właśnie taki trochę akwarelowy, taki bardzo niezbyt realistyczny, był bardzo modny. Wszystkie tatuaże tak wyglądały. No i tak wygląda to. No, później, słuchajcie, na następny tatuaż czekałam po 10 lat. A wszystko dlatego, że moi rodzice są bardzo przeciw. Znaczy teraz już nie za bardzo mnie interesuje to, ale czekajcie, to światło mnie wkurza. O, moi rodzice są bardzo przeciw, ale teraz już nie mają argumentu tak jakby, więc po prostu akceptują. Czy mój tata nie ma pojęcia, kiedy coś przybywa na mnie, a kiedy nie. A moja mama już po prostu robi tylko... I tyle. I już nawet nic, nie? I wtedy dostałam voucher na urodziny od moich cudownych przyjaciółek z pracy na tego kruka. Wait a second. Na tego kruka. Z kryształem, z kryształami, kwiatami, księżycem. No, więc to jest kruk. Kocham go całym moim serduszkiem. O Jezus Maria, jaskier, jubicz. Patrzcie. He's a bitch sometimes. He's a bitch. Jeżeli nie wiecie, dlaczego jestem pokaleczona przez jaskra, to dlatego, że on ugniata moje ramię zawsze, jak ja śpię. Bo ja śpię na swoim ramieniu albo mam ramię gdzieś w jego zasięgu i zawsze, jak on przychodzi robić ciasteczka, a ma za długie pazury, to ugniata moje ciało gdzieś. Ja mam pełno takich miejsc, tutaj na przykład widać takie blizny po prostu, bo tutaj było wszystko wydrapane, a ja śpię, a po moich lekach jak ja śpię, to mnie nie obchodzi, czy ktoś coś wybucha, czy coś się pali. To jest masakra, ale tak było i ja nie mam zielonego pojęcia, kiedy on to robi. No ale nieważne. No i tego kruka kocham, kocham, kocham najbardziej na świecie. Jest przegenialny i... spełnił wszystkie moje marzenia na temat dużego tatuażu. Jeżeli chodzi o resztę tej ręki, zewnętrzną część i tak dalej, to tutaj będą motywy leśne, grzyby, robaczki, owady, coś takiego. No ale to jest projekt przyszłościowy, nie? To nie jest coś, co zrobię od razu, bo mam tatuażystkę, która bardzo bym chciała, żeby mi wytatuowała ten rękaw, a to... jest kilka lat czekania. No to nie jest takie proste. No ale mam sobie I have a dream. Później powstały te dwa. To jest nordycka runa Algis, a to jest runa Igni z Uniwersum Wiedźmina. Igni jest runą ognia. Because I'm a fire witch, baby. Moment, woda.
Zaraz potem. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Bo zapomnę. Dobra, już. Później była dłoń. Więc tak. Tu mamy księżyc. Tu mamy takie paseczki. Because I love how it looks. Kiedyś w przyszłości chciałabym poprawić tą jedną kreseczkę, dlatego że odrobinkę się wymyła. Aczkolwiek uważam, że i tak te tatuaże bardzo dobrze się trzymają. Tu są kropeczki, tu są kropeczki. Tu jest runa Jera albo Hera, zależy jak czytacie, ale generalnie Jera. Tu są kropki, tu jest obrączka. Aczkolwiek przez to, że mam problemy z ekzemą i alergiami, te trzy palce wyglądają czasami okropnie i ostatnio miałam taki wysyp, że mi skóra schodziła z całego palca. Mówię, Boże, moje tatuaże, oh my dear God. No, ale na razie jeszcze jest okej. No, więc to była ręka. I potem było długo, długo nic. Jak wyprowadziłam się do Katowic, to postanowiłam, no już oczywiście miałam jaskierka. Miałam tę jaskierkę chyba dusi, jeszcze nie pamiętam. W każdym razie miałam jaskierkę i postanowiłam wytatuować sobie jaskierkę. Here he is. O, jaskierek. Jaskierek z monsterą i rozsypaną ziemią. Dokładnie taki scenariusz wczoraj miałam, znaczy wczoraj w nocy miałam z jaskierkiem i rozsypaną ziemią, ponieważ postanowił zacząć wpierdzielać ziemię z wężownicy, która stoi na stoliku kawowym. No one knows. No, więc potem był jaskier. I no i potem było długo, długo nic. I teraz jak byłam... Teraz jak byłam w Trójmieście, to moja koleżanka Marta, zresztą widzieliście na Instagramie, no i tutaj we wcześniejszym vlogu, w tytule jest, że robię nowe tatuaże. Macie tam więcej materiałów z procesów powstawania moich najnowszych tatuaży. Otóż jest to słońce. God damn it. Jest to słońce na tym na kciuku, żeby dopełniało księżyc na drugim. Oraz jest to napis Give Me Space z małym Saturnem po środku. Uważam, że te tatuaże są przeurocze i bardzo chętnie wrócę do Marty na jeszcze więcej tatuaży. No, na pewno wrócę do Marty na więcej tatuaży. Ponieważ ten wieczór był taki super. Dawno się nie widziałyśmy, bo pracowałyśmy razem i bardzo dawno się nie widziałyśmy. I to był taki miły wieczór, że cały czas mam go w serduszku, więc bardzo, bardzo chętnie wrócę po więcej. No i to wszystko jak na razie, moi drodzy. There will be more. With a room full of strangers. I was just trying to protect my friend. Well, I'm just trying to protect you. That's all I've ever done, Aki. I had no idea. Jest skurwysyn. Po półtora tygodnia szarpania się z MediaMarktem. Dzięki MediaMarkt, że miałam pyszną kawę na majówkę. Dzięki w ogóle. Jest 9 maja, jakby ktoś pytał. Przyszedł mój ekspres. Otwórzmy go razem. Jestem ciekawa. Dobra, powoli. Rzecz. Dobra, rzeczy. I sam ekspres. Dobra, ja to wyjmę. Instrukcja. Wbrew pozorom pobrałam sobie instrukcję z neta i już ją dawno przeczytałam, bo byłam bardzo ciekawa, jak się korzysta z tego ekspresu. A nie, to jest karta gwarancyjna, a instrukcja jest jeszcze w środku. Dobra, nieważne. Jest on generalnie bardzo lekki, więc mam swoje obawy, ale mi się wydaje, że jest bardzo lekki, dlatego że jest po prostu malutki. Okej. Okay. Ale oddajcie mi ziomeczek. Oddaj mi tą instrukcję obsługi. Instrukcja. To sobie możesz wziąć. Instrukcja.
Okej, otworzymy to. To jest miarka i tamper. Ale chyba jest plastikowa i wkurza mnie to niesamowicie i muszę kupić normalny tamper. Tak, plastikowa. Tamper, miarka. No, muszę kupić sobie porządny tamper w takim razie, skoro nie ma, jest plastikowy tylko. No nic, to brzmi jak poważny barista. Czekajcie, proszę. Aha. Tu widzę, jest kolba. Ona jest troszkę cięższa. Jest metalowa na szczęście. Okej. What? Siteczko, kolba. Jaskierku. Kolba. Nie wiem co to, ale się może dowiem. Okej, odłóżmy to. Misiu, kochany patysiu, pusi, 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 pusi. Chodź, myszko, nie siedź mi tutaj. Mama chce otworzyć ekspres, tak? Hops. Dobra. Tu chyba jest dzbaneczek. Nożyczki. Tu w sensie, bo nie widzicie. Mam tą piosenkę w głowie non stop od jakiegoś czasu. O, jaskierek już jest w kartonie. O. Ekopak, recykleble. Recykleble, recyklable nawet. To dobrze. Okej. Okay. Jaki super! Ale zajebisty! Szykło. Ej, super! Ale mi się podoba. Z miareczką na kawy. Wow, 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 wow. Do you open? Yes, do you open. Czad! Zajebiaszczo. Dobra, tylko muszę uważać, żeby się nie stłukł, bo jakby się stłukł, chyba bym się rozpłakała. Aczkolwiek no da się bez tego żyć, nie? Ale jest świetny. Tak wygląda. Jest leciutki, bo to widzę, że jest plastikowe. I tu w środku. Co tu jest napisane na górze? To się odkręca, żeby wodę wlać. Wow. Dobra, co tu jest napisane? Warning, close, open. Move knob to off before removing cup or brew basket. All right. Coś mi tu w ogóle... No okej. Okay. Tu jest... zbiera się na wodę i na różne rzeczy. Jest dysza do mleka. To będzie ciekawe. Jaki ciekawy, jaki kubek się tu zmieści. Czy to się ściąga? I don't know, ale instrukcja mi na pewno powie. Dobra, no w każdym razie to jest oto ekspres. Ja go teraz przeczyszczę. Nie obracać kolbą podczas parzenia kawy. Przed odkręceniem kolby lub nakrętki zbiornika na wodę należy przekręcić pokrętło w pozycję pause. Tutaj, w pause, tak? Okej. Dziesiąt tysięcy lat nie jadłam tych pretzli, ale sobie wzięłam dwa
I idę do domu. Dawno nie byłam na rynku w ogóle. Taka jestem po prostu zasiedziała, gnuśna. Masakra. Gnuśna, zgnuśniała. Jakkolwiek, okej? Cześć, ziom, jak się masz? Dawno się nie widzieliśmy. Pokazać wam, jak się robi domowe cold brew. Nie musicie, możecie mieć French pressa, ale tak jakby ten to sitko tego French pressa najlepiej jest gazą jeszcze owinąć, żeby jak najmniej fusów się dostało do kawy. Ja mam dzbanek do cold brew. Tu jest sito na kawę, tu jest litrowy dzbanek. Uwielbiam, najlepszy zakup ever. Kupiłam go, nie pamiętam, ale to jest firma Hario. Hario, tak. Oni robią różne bardzo fajne dripy również i bardzo dużo mają, Jezus Maria, akcesoriów. Słuchajcie, ja mam wagę, co prawda chujową, bo jubilerską, ale jestem, niedługo będę miała normalną. Fajnie mieć wagę, ale nie musicie. Mniej więcej na 100 ml wody jedną kopiastą łyżkę. Ja całe życie robiłam to na oko, ale wagę mam nową. Czy rodzice mi przywieźli ostatnio i skorzystam z tego, aby zrobić 6 gramów kawy na 100 ml wody. Na litr wody będę potrzebowała 60 gramów kawy. Kawą of my choice jest Odern Coffee Norwegian Roast. I to jest Yellow Bourbon Coffee, Fazenda Miyaki z Brazylii. Pachnie pięknie. Jeszcze jej nigdy nie miałam wcześniej, ale jest naprawdę bardzo smaczna. Chociaż do tej pory piłam ją tylko w zimnym wydaniu. Więc co? Tarujemy koszyczek. Tarujemy koszyczek i nakładamy 60 gramów kawy. Jest. Pewnie zaraz rozsypię wszędzie, bo przecież to jest oczywiste. No mniej więcej wygląda to tak, do połowy siteczka. No ale fajnie jest sobie to zważyć. Ja nigdy tego nie robiłam, zawsze robiłam na oko. Kawa była dobra, ale ja się nie znam, więc może dlatego mi smakowała. Dzisiaj pierwszy raz właśnie korzystam z wagi, tak więc pierwsze razy z wami, moi drodzy. Dobra, biorę sobie mój dzbanuszek. No i teraz najbardziej monotonna rzecz, będę zalewała to wodą, więc wracam do was za chwilę. Hej kochani, chciałam wam pokazać, jak wyglądają płótna gotowe do dalszych zabaw. Tak wygląda jedno i uważam, że ten kolor wyszedł niesamowicie. To jest happy color, ta farba za 9 zł. Wygląda świetnie. No i tu mam cały czas ten szkic tulipanów, które jeszcze nie są gotowe, ale staram się. Ostatnio nadrabiam sezon 18 chirurgów, więc rozumiecie, jakie są priorytety w tym momencie. Zamówiłam tusze do drukarki, zamówiłam też kilka rzeczy, które zrobią makeover na moim biurku, więc to wszystko będzie we vlogu jeszcze.
No, i będziemy powoli podnosić sklep, jak przyjdzie tusz. To pewnie będzie w piątek, w poniedziałek. No, tyle dobrego. Muszę jeszcze Jaskrę zapisać na Echo Serca, bo pora już na kontrolę, a on ostatnio trochę szybciej się męczy, co mnie bardzo niepokoi. Już jutro piątek. Właśnie odpakowałam syrop brown sugar i syrop wanilia. Po co chodzić do kawiarni? Nie rozumiem. No, a tak serio, to przez przypadek nagrywając TikToka rzuciłam w dusie rzeczą, przedmiotem. I teraz jest mi strasznie wstyd, ponieważ ona teraz ma taką minę. No. O, mamy dzwoni. Tu. Ugotowałam obiad. Oglądam barystę. I ugotowałam obiad. I oglądam barystę. Przyszły tusze do drukarki. To raz. A dwa. W końcu przyszła moja podstawka. Moja w sumie szafka pod komputer. I będzie super, hiper, bardzo estetycznie na moim biurku teraz. Jedyny problem jest taki, że jest pierwsza w nocy, a ja nie wiem, czy to się składa, czy nie, więc jeżeli to się składa, to będę oglądała chirurgów i składała szafkę. Stay tuned. To wygląda jak króliczek. To wygląda jak pieprzony króliczek. Język instrukcji wskazuje na to, iż moja półeczka jest made in China, dlatego kosztowała 60 zł. Trzeba to złożyć. To będzie ciekawe. Jakie wypasione klameczki. Crystals. Dali śrubokręcik! To jest najbardziej uroczy śrubokręcik, jaki w życiu widziałam. Zaraz po moim najbardziej uroczym młotku, który mam. Alarm. Ten króliczek to jest ten na telefon. The most fucking adorable thing I've ever seen in my life. Powinnam mieć tytuł inżyniera. Jeszcze duża półka. Gdyby nie fakt, że instrukcja jest w języku chińskim, podejrzewam. Nie, to nie jest w sumie trudne. Tylko ten śrubokręt jest chujowy. Boom, bitches. Zrobiłam. Zajebiste. Ale nie wiem, czy będę dzisiaj jeszcze to przemeblowywać. To chyba już jutro. Jak mnie bolą ręce, nienawidzę składać mebli, ale jestem z siebie zajebiście dumna. Tutaj, teraz jest nasrane. Aczkolwiek i tak zabrałam już połowę rzeczy stąd. Tutaj jest nasrane, a za chwilę zobaczycie nowe biurko. Jesteśmy w trakcie. Co wkurza mnie najbardziej, to. I nie wiem, czy nie poproszę mojego taty, żeby to obciął. Żeby obciąć tą część, bo nie odkręcę tego, bo mi się szafa rozpadnie, ale to można by było skrócić, żeby szły kable, albo zrobić tam prowadnicę na kable. Pokażę wam, jak będzie skończone. Dusia nie jest... Sorry za miganie światła. Dusia nie jest ani trochę zadowolona, bo jej ulubionym zajęciem, podczas kiedy ja sprzątam biurko, jest bieganie i gonienie szmatki, którą ja sprzątam. Więc dzisiaj na nią nakrzyczałam i ona jest teraz nieszczęśliwa. A co mamy w...
Spotify, Agnes Obel, Riverside. Co, myszko? Przyszło myszko. Myszko! Myszko przyszło, tak, dobrze. Biurkowa metamorfoza. Cść, Duduś! Kto tu jest modelką? Otóż szafeczka jest taka tutaj z rzeczami moimi. Takie fajne szufladki. Pokazałabym wam więcej, ale ktoś tu leży. Tak jakby, no. Tutaj pod półeczką są moje lekarstwa i są notepady do zapisywania jakichś różnych rzeczy. Akrylowe szafeczki poszły gdzieś indziej. A tu jest mała stopa. Druga stopa. No, kto jest modelką? Swoją drogą, ej, przed chwilą się dreslały pod żabką, ale przyjechała policja i było mało widowiskowo, szczerze mówiąc, ale porządnie się lali. Dzięki temu, że skończyłam robić rzeczy, to zasłużyłam na wypasioną kawę. Nic nie szkodzi, że jest pierwsza w nocy, ja kawę piję dla smaku. Mleko czy tonik? Mleko czy tonik? Myślę, że dzisiaj tonik. Pasujący kubek do podkładki. Tutaj jest moja jedna z szufladek reprezentacyjnych, którą zostałam zostawiam otwartą, żeby pokazać wam funkcjonalność mojej nowej szafeczki. Tak to wygląda. Klawiatura w końcu dobrze wyeksponowana. Nice. Robiłam właśnie zdjęcie na Insta i słuchajcie, to jest the ultimate match, nie? The ultimate match. Wszystko w niebieski. Jeszcze powinnam na to wylać żółty. And it hasn't, you know, I've updated several spreads later and I'm actually in the... Peanut butter jelly jadłam tylko raz w życiu za sprawą mojego byłego, który uważał, iż to najlepsza rzecz na świecie. A ja postanowiłam styrać się psychicznie dzisiaj, dlatego postanowiłam dać temu drugą szansę, ponieważ gardzę masłem orzechowym i gardzę dżemem, ale co może pójść nie tak? Swoją drogą polecam tego Rockstara limonka ogórek, jest przepyszny. Zrobiłam jedną kanapkę, żeby nie było, że zmarnuje się jedzenie. All right then. Not bad. Kupiłam dwa rodzaje dżemu, jeden kwaśny, wiśniowy, jeden truskawkowy. Wiśniowy kupiłam dlatego, gdyby truskawkowy powalił mnie ilością słodyczy. To nie jest nawet złe. Ale tak, przetyrałam się psychicznie. That's amazing. Edytująca Mary z tej strony, za chwilę w następnym klipie, bo nie chcę tego wrzucać na ten badziewnej jakości, w następnym klipie zobaczycie baton do subskrypcji, który zrobił dla mnie Wiktor.
w internecie znany jako barysta. I chciałam z tego momentu, z tego miejsca bardzo, bardzo podziękować. Wygląda uroczo, jest prześliczny i jest mi strasznie miło, że poświęciłeś na to czas. Ale właśnie nie zdążyłam tego powiedzieć na koniec vloga, bo już miałam ten film nagrany, w sensie ten klip nagrany. Tak więc dziękuję Ci jeszcze raz, Wiktor, i jakby co, wszystkie credits to Barista Prince. Sorki za pralkę w tle, ale chciałam coś dograć. Spędziłam prawie godzinę próbując przystosować drukarkę do nowych funkcji, które będzie musiała spełniać, czyli musi wydrukować moje arty w najbliższej przyszłości. Paski, paseczki, kropki, kropeczki do kurwy nędzy. Drukarki zostały stworzone po to, żeby denerwować ludzi. One mają swój własny chip w środku, który im mówi, ten człowiek potrzebuje drukarki, trzeba mu zjebać dzień. Więc dokładnie tak mają drukarki, a najbardziej nauczyłam się tego pracując w drukarni, gdzie nie raz, nie dwa, nie trzy pudrowy toner czarny wybuchł mi na mordę. Więc to jest nic. To jest nic. A, to nie schodzi, nie? Tak jakby, no, próbowałam to domyć bardzo długo i muszę z tym żyć po prostu. Jestem zdenerwowana, ale nie mam już siły. Dodatkowo stwierdziłam, że papier, który mam do drukowania, nie podoba mi się jego jakość, więc muszę jutro pójść po papier A4 z fajną fakturą, akwarelowy najprawdopodobniej. A potem wcięło mi 2 arkusze papieru. Ja się dzisiaj nie chcę dogadywać z tą drukarką. Po prostu nie.